Ci uczniowie, którzy dobrze pamiętają i rozumieją równanie okręgu, wskażą rozwiązanie od razu. Przecież współrzędne środka okręgu to liczby, które odpowiednio odejmujemy od x i od y. Tutaj, w tych nawiasach, widzimy, że od x odejmujemy minus 4, natomiast od y odejmujemy 6. Takie dwie współrzędne widzimy w punkcie D. To jeszcze na koniec małe wyjaśnienie dla tych, którzy nie do końca rozumieją sens tego równania. Na początek równanie okręgu o środku w punkcie 0, 0 i promieniu R. Te trzy symbole, które widzimy w tym równaniu, to odpowiednio współrzędne punktu P, który leży na okręgu, no i promień R. To równanie powinno kojarzyć się z oczywistym tutaj twierdzeniem Pitagorasa. Faktycznie, jak dorysujemy taki trójkąt, no to widzimy, że x do kwadratu plus y do kwadratu daje r do kwadratu. Tak naprawdę powinienem na tym rysunku napisać wartość bezwzględną z x i z y też, no ale ponieważ punkt P leży tutaj w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, no to te współrzędne są dodatnie, zatem mogę wartość bezwzględną pominąć. Teraz zobaczmy, jak to będzie w ogólnym przypadku. Jeśli przesuniemy środek okręgu z punktu 0, 0 do punktu o współrzędnych P i Q, no to wówczas wprowadzimy do równania następujące zmiany. Zamiast x pojawi się x minus p, zatem p, pierwsza współrzędna środka, jest odejmowana teraz od x. No i analogicznie druga współrzędna środka, Q, jest odejmowana od y. Dlaczego akurat tak? Zobaczmy. Jeśli dorysujemy analogiczny trójkąt, no to widzimy, że zmieniają nam się długości przy prostokątnych. I tutaj znowu pominąłem wartości bezwzględne, ponieważ mam zapewnioną dodatność tych różnic. Jedna z przyprostokątnych ma długość równą różnicy x minus p, a druga przyprostokątna, ta pionowa, ma długość y minus q. No i jeśli zapiszemy wzór stwierdzenia Pitagorasa, to dostaniemy wprost równanie okręgu. Zatem widzimy, że musimy tutaj zmienić znaki przy p i przy q.